Siema czopy. Po tytule wiecie, co tu się będzie działo, więc nie będziemy zbędnie gadać. Ogólnie chcą nas w bambuku robić, a my się nie dajemy. Co potrzeba, żeby przenieść zdjęcia z iPhone'a do komputera? Potrzebne jest takie cudo. To jest kabelek, który jest do iPhone'a z jednej strony, a tu jest USB z drugiej strony. I jakiś tam memory stick. To wkładamy. Podłączamy sobie do telefona. To jest iPhone jakiś tam, tak? Sobie to wisi. I teraz tak. Wchodzimy ze zdjęcia. Ja tu muszę włączyć nagrywanie, żeby Wam się to ładnie nagrało. Uwaga. Tu nagrywanie jest tutaj. Za 3, 2, 1. Bach. Już mi się nagrywa i to będziecie widzieć teraz. Pyk. Tutaj. I między innymi mnie słyszeć. Więc na czym to polega? Wchodzimy w zdjęcia, robimy select, selektujemy sobie, bo tu są zdjęcia, wideo, wszystko zaznaczamy. O, wszystko i tak. Żeby zaznaczyć wszystkie, trzeba po prostu paluchem trzymać na ekranie. I jak już mamy wszystkie zaznaczone, i przeciągać w dół. Wszystkie zaznaczone, wchodzimy w ten tutaj na dole. I Save to Files, tu na dole widzicie. Save to Files, tu jest Preparing. I tutaj mam Google Chrome, to nas nie interesuje. W moim telefonie. I wracamy. Aha, i tu są różne takie miejsca. Ten stick, który tu podłączam, ja go rozłączę, żebyście widzieli, gdzie on się pojawi. Rozłączam go. Teraz go podłączam. I on się pojawia jako no name, bo jeszcze mu nie nadałem imienia. Klikam w ten no name. Mogę sobie utworzyć jakiś folder lub nie, ale tu jest taka ikonka, widzicie, save, czyli zapisz. Klikam save. I on te wszystkie zdjęcia zapisuje. Wyobraźcie sobie, że takie to proste. To wszystko.